Od września realizowany jest program Świat ma inne propozycje. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia. Zwłaszcza, że uzależnić można się nie tylko od alkoholu czy narkotyków. Niebezpieczne jest też odcinanie się od świata rzeczywistego i przenoszenie wszystkich relacji do tego wirtualnego. Program realizuje Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu i Urząd Miasta w Sieradzu. Zrezygnowali jednak z tradycyjnych pogadanek i zaprosili do współpracy młodzież. To jest tutaj praca wspólna, ale myślę, że mamy bardzo zdolną, fajną sieradzką młodzież, której potrzebna była troszkę takiego iskierki i tego pokazania, że można w sposób inny zupełnie podejść do tematu uzależnień i pokazać to właśnie ze strony młodych ludzi, jak trafić, jak pokazać ten świat, który jest dzisiaj zagrożeniem. Profilaktyka jest zawsze lepsza, zdrowsza i tańsza. Tutaj do tego akurat nikogo nie trzeba przekonywać. Wiadomo, że zainwestowane środki w profilaktykę zwracają się wielokrotnie, już nie mówiąc o tym, że mogąc, stosując tą profilaktykę, uratować chociaż jedno młode ludzkie istnienie, to już jest spełnienie naszych celów i ta nasza działalność już w tym momencie ma głęboki sens. Na potrzeby programu Świat ma inne propozycje powstała grupa teatralna Na granicy. Pod czujnym okiem reżyser Anny Kłanieckiej i starszej sierżant Bożeny Grobelnej z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu stworzyli niezwykły spektakl. Oddech opowiada o trudnych relacjach młodego chłopaka z dorosłymi i rówieśnikami. Bez jednego słowa wyraziście pokazuje, jak łatwo uciec od problemów w uzależnienie i jak trudno potem z niego wyjść. Spektakl był już pokazywany w Błaszkach i w Warcie. Teraz obejrzeli go uczniowie gimnazjum w Złoczewie. Zresztą policjanci nie po raz pierwszy wychodzą z taką inicjatywą, ponieważ wszystkie spotkania, które były organizowane w szkole podstawowej, w gimnazjum, mówiące o zajęciach alternatywnych, o innych sposobach właśnie szukania takich zainteresowań, są bardzo tutaj dobrze przyjmowane i przez uczniów, i przez rodziców. A tym bardziej, jeżeli to są spektakle przygotowywane z udziałem młodzieży, to one uwiarygadniają to w oczach rówieśników i myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa. Historia zrobiła wrażenie na młodych widzach. Podziwiali zarówno sposób przekazu, jak i grę aktorską rówieśników. Bardzo interesujące. Nałogi było i bardzo dobrze było nakręcone. Myślisz, że to jest sposób na przekonanie młodych ludzi, takich jak ty, do tego, żeby żyć bez uzależnień, żeby realizować swoje pasje? No tak. No bo to niektórzy naprawdę siedzą trochę nad tym komputerem i trzeba było pokazać, że to jest bardzo złe. Bardzo ciekawe. Fajny był spektakl. Bardzo fajny. Podobało mi się. A to dobrze, że rówieśnicy robią coś takiego dla was? Dobrze. Podobał mi się bardzo. A co najbardziej? Nie, aktorzy fajnie grali i dobrze im to wyszło. Program Świat ma inne propozycje to nie tylko spektakl i wypełnianie ankiet. Młodzi aktorzy i policjanci zaprosili wszystkich do wspólnej zabawy. Wygłupiaczek i Belgijka, nic dodać, nic ująć. Od siebie zamiana nie.
Cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie i wychodzimy dzisiaj na cały powiat, ale no finał tej całej naszej akcji będzie 6 grudnia w Sieradzu, na który serdecznie zapraszam. Impreza rozpocznie się o godzinie 10 w Sieradzkim Centrum Kultury. Jeszcze raz!